Czy mógłbym odpowiedzieć w paru słowach, w jaki sposób rozpoczęła się Pana przygoda z tym projektem? To znaczy, co było bezpośrednią przyczyną powstania? No, robiliśmy inny film, kiedy wylądowaliśmy na ulicach Warszawy. Chcieliśmy pokazać Marsz Niepodległości. Mieliśmy kilka kamer i tak się złożyło, że zarejestrowaliśmy zdarzenia, które wtedy nie były nam do niczego potrzebne, nie zależało nam na tym. Ale z czasem ja wracałem do tych scen, które się wtedy nagrały i pomyślałem sobie, że one pokazują coś, czego się nie da nazwać słowami, a to jest bardzo, bardzo rzadki moment, że można wiele rzeczy pokazać bez słów, jak gdyby tylko przez emocje, zderzenie emocji. I tak powstał pomysł. Właśnie mówił Pan o tym, że jest to zderzenie emocji. Jest niezwykle trudno znaleźć aktorów, którzy w taki sposób potrafią zaprezentować te emocje, które u Pana siedzą głęboko w głowie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób zdecydował Pan właśnie o tych aktorach, których widzimy na ekranie? No, nie potrafię znaleźć momentu, w którym przyszło mi to do głowy, ale jestem pewien, że lepszych nie mogłem znaleźć. Wiedziałem, że do tego potrzeba same asy z rękawa, tak? I miałem trzy asy. Najlepsze i dodatkowe jeszcze wielkie figury. Więc Agata Kulesza jak gdyby pozwoliła wyartykułować przesłanie filmu. Natomiast Grześ Palkowski to jest wielkie odkrycie i bez niego nie dałoby się jak gdyby opowiedzieć tej historii w taki prawdziwy sposób, naturalny. No oczywiście na przykład Edward Hawk zagrał rzecz bardzo trudną do zagrania, która praktycznie nie jest możliwa do zrobienia. W tej chwili wychodzą już widzowie, więc przerwijmy na chwilę. Ja się oddalę troszeczkę w inne miejsce i spokojnie będę tutaj czekał na widzów.